Dzień dobry wszystkim. Z rana mamy 4 stycznia 2022 roku. Zaczynamy nowy rok w ciężarówce. Dzisiaj mamy 3 klientów. Z pierwszym będziemy lecieć sobie do Dortmundu. Tam będzie zrzutka 10 euro palet. Później mamy Goch i Nijmegen. Przewidywany czas lądowania 13 z minutami. Także zobaczymy co nam Dzionek zgotuje, jaki los. W bądź razie obstawiam, że raczej o 13 nie skończymy, gdyż nam pewnie coś dorzucą. No jesteśmy załadowani. O, pach. Wchodzimy na pakę. I tak to mamy. Tutaj mamy Dortmund 10 palet i z tyłu jeden karton, jeden taki mebel do Goch i z tyłu nie widać, jest schowana jedna paleta do Nijmegen. Także chyba pierwszy raz co mi się trafiło, że nie muszę kombinować z układaniem towaru. Także tutaj się teraz spedycja spisała, fajnie mi to zrobili. 3 klientów do około 13 z groszem, zobaczymy co mi później rzucą. Dobra, no to co, zamykam windę i ciśnię na Niemcy. No i startliśmy sobie, 1,7 km pierwsze zrobione, do celu 158 km i pędzimy na granicę. Jeszcze sobie tylko zjedziemy po papierochy i po kawulca i ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że tutaj mają dobry automat, bo kurczę, nie na każdej stacji warto kawę kupować. A odnośnie palenia fajek, to zaraz wam coś powiem, ale to jak ruszymy. No i ruszyliśmy. Odnośnie tych fajek, palenia papierosów od 1 stycznia. Ja wiem, że już może się powtarzam na pewno. W niektórych filmikach już to ruszyłem, ale nie każdy to ogląda. Moje wypociny, a zresztą mało kto ogląda, także będę sobie mówił. Od 1 stycznia Holandia wprowadziła kategoryczny zakaz palenia w kabinie ciężarówki z racji tego, że doszli do wniosku, że to jest miejsce pracy kierowcy, tak samo jak biuro w biurowcu, tam jest zakaz palenia, tak samo w ciężarówce jest kategoryczny zakaz palenia. Nawet nie możecie zapalić sobie, jak kręcicie pauzę na pompie gdzieś. Musicie wyjść z kabiny, inaczej sankcje są takie, że od 450 euro kary wzwyż. Tej górnej sumy już nie będę podawał, bo to jest masakra, chyba już dla firm, ale tak to wygląda, kategoryczny zakaz palenia pod groźbą kary. Trzeba się teraz kitrać jak małolat przed mamą. Tak, po kontakt z papierosem albo rzucić palenie. Przepraszam. Ale wybór jest. Lecimy dalej. Taka sytuacja, hemoglobina i kabina. No i mamy już z rana wypadeczek na skrzyżowaniu, kolizja bardziej. Busik z malutkim się cmoknął. No i za niedługo będzie koreczek. Taka sytuacja. Samo życie. Kawy nie pili, dlatego tak wyszło. Pstryk. Tak to wygląda. A my ciśniemy dalej. A jeszcze, bo zapomniałem dodać do tego, o tym paleniu fajków. Tak samo na firmach, jak są palarnie, że wiecie, wychodzicie sobie z biurowca, czy tam z magazynu, idziecie w miejsce wyznaczone i tam sobie kopcicie. W Holandii też już nie ma. Od pierwszego nie ma. Wszystkie palarnie zakładowe polikwidowane, a przynajmniej powinny być. Możecie zapalić, ale jak wyjdziecie poza teren firmy. Także wiecie o co chodzi. Ci co nie palą, no to tam nie interesuje, nie? Sytuacja. Ale dla palących, no to już jest problem. Także
Ciekawe, jak to będą egzekwować. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o palenie w kabinie, no to będzie policja jeździć, będą się czujnie przypatrywać kierowcom. Oprócz tego obstawiam monitoring. Kamery te sprawy będą ściągać i mandaty wysyłać na firmę, a firma będzie wskazywać kierowcę, no bo jak inaczej. No i jesteśmy na granicy holendersko-niemieckiej, ciśniemy w kierunku Goch. A jak to tu wygląda? Puściutko, puściutko, nic nie ma, nic nie ma. Także śmiało. O, teraz to już mogę w kabinie palić. Wjechaliśmy do Niemiec. Tutaj nie obowiązuje. Będziemy wracać do Holandii. Trzeba się będzie kitrać, jak przed mamą. Taka sytuacja, hemoglobina i kabina. Nam zostało jeszcze 119 km. Proszę. Deutschland, Deutschland, über alles. Nią. Lecimy. Nie namierzyłem zaparkowanych tygrysów na granicy. Nie zauważyłem dział kaliber 88 mm flak. Coś tu jest podejrzana sprawa. Wiecie, po czym poznać, że Niemcy są blisko? Po tym, że las niepostrzeżenie zbliża się do okien. Jesteśmy głęboko za liniami wroga. Wjechaliśmy do Dortmundu. Nadal nie widzę nigdzie zaparkowanych tygrysów i dział kaliber 88 flak. Ale trzeba być czujnym, czujnym. To nie oznacza, że nie jest to zasadzka. Do celu mamy 2,9 km. Szukamy. Jeżdżąc po Niemczech czuję się niekomfortowo. Wręcz powiedziałbym, że wszędzie czuję spisek. I wszędzie wypatruję snajperów. Zostało do celu prawie 500 metrów. Zobaczymy, czy Katarina dobrze poprowadzi, czy jak standardowo będziemy mieli problem i będziemy musieli się przerzucić na Google Map. Taka sytuacja. W bądź razie już niedaleko, już niedaleko. Czołgów nie widać, snajperów nie widać. Taki żart, dobry żart z rana nigdy nie jest zły. No i powinno to być tu. Nawigacja pokazuje troszkę nie w tą stronę, ale tutaj jest tor 1 i numer 69 na 71. Także nie ma wyjścia. Tutaj mają swoją bazę. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Dobra, szukamy biura. Nie no, wychodzi, że tu. Tam na drzwiach piszesz, to ta firma. Dobra, mam papierki, pstryk. Cisnę się zameldować. No jesteśmy. Sobie rozbezpieczymy to. I rozładuneczek leci. Rozładuneczek leci, ściągają mi te 10 paletek. Kolejny klient to będzie w Goch, 111 km. Już ustawiamy, niech Katarina leci. A tu dostałem message, że mam zawinąć jeszcze z Goch przy okazji przy zrzutce. Jakieś tam jedno zamówionko, także zajebiście, zajebiście. Jestem ciekawy, co nam tam mi zamówię, zmontują jeszcze, bo dzień będzie krótki. Jak to, jeżeli będzie do 13, tak jak ma być, no to słabo. Wolałbym sobie coś poprzerzucać, jest bazy na bazę, jeszcze w os. Dobra, idę zobaczyć, co tam słychać, jak tam są daleko i do biura. Zrzutka trwa. A tu na maseczce zapierdziela po sektorze. Bo ja nie wiem, czy oni mnie tu nie aresztują, do puchy nie wsadzą. Tu jest masakra ponoć, nie wiem. Na mieście tam nie widziałem, żeby się wozili w maskach, ale na firmach może tak być, może tak być. A po co mnie tu jeszcze gestapo wzywać? Także taka sytuacja, czołgów nie ma. Gdzieś ukryli, skurwysyny. Dobra, czekamy dalej. No i chłopaki rozładowali, ale pompy nie włączyli. Dobra, tu się trzyma, jeszcze dobijemy, tu się trzyma,
lecimy dalej. Nie było źle. Nie strzelali do tuny starego. Także mamy rozładuneczek pyknięty. Puste paletki wzięliśmy, 10 sztuk. I teraz jedziemy sobie z Dortmundu na Goch. Przy granicy niemiecko-holenderskiej. Tam zrzucamy jeden mebelek i coś zabieramy. Jeszcze nie wiem co, ale coś zabieramy. Dobrze, 3,80 tu jest. Dam radę. Skręć w lewo. No ale niemieckie miasta to tak już typowo przypominają nasze budownictwo, nie? Bloki jak w Polsce, domy jak w Polsce, jedzenie prawie jak w Polsce. Także całkiem inaczej jak w Holandii, całkiem inaczej. Tu jest tak bardziej domowo. Także niby ich nie lubię, ale wiecie. Normalnie architektura jak w Polsce. Gdyby nie Niemcy, to bym powiedział, że to nasi. Ale jesteś głupi. Dobra, nieistotne. Głupie żarty mnie się trzymają dzisiaj. Przepraszam. Nie każdy może to lubić, nie każdy może to rozumieć, oczywiście. Także, dobra. Bez zbędnego pitolenia o dziury jak u nas. No. Okej, ale ogólnie jest pozytywnie. Gistamy sobie, a czemu ja na kierunku jadę? No, dobre pytanie. Sam sobie zadaję pytania i sam na nie odpowiadam. Tak, 107 km i pędzimy dalej. Kierunek Witten, ciśniemy sobie. Tutaj sobie coś ciśnie na Ewo. No i oblecieliśmy już do Goch, jesteśmy w Goch, wjeżdżamy do Goch. Zostało nam 7 stówek do klienta i będziemy zrzucać jeden mebelek. No i dojechałem do tego Goch, się rozładowałem, zabrałem jeden mebelek. Nie mogłem filmować, bo taki zapierdziel był, żeby tu wjechać. Centrum nie dla samochodów. Jeszcze gość mnie tutaj cofał, pomagał mi, żebym się wpasował. I lecimy, ale trzeba zaraz szukać parkingu. Dobra, ruszam, szukam miejsca i walimy pauzę. No i namierzyłem jakiś parking dla osobówek. Wpasowałem się, tutaj sobie potem wylecimy. A nie chciałem dalej jechać, bo czasu miałem już. I tutaj pokazuję pstryk. 15 minut zostało. A już jest zjazd na autostradę. A później już będzie ciężko, żeby coś znaleźć. Także kręcimy pauzę, biorę się za papu. I widzimy się za pół godzinki. No i pauza wykręcona, możemy śmigać dalej. Teraz ciśniemy do Nijmegen z jednym pakunkiem. No i tam będziemy mieć nic do zabrania. Także jedna zrzutka, 40 km. I zobaczymy, co szefostwo nam jeszcze znajdzie, czy to już będzie wszystko. Czy jeszcze będzie coś ekstra? W bądź razie tam będziemy na 13.57. Później jakieś 30 km, 25 km na bazę. No. Coś czujesz, to chyba, jednak chyba będzie wszystko. Ale nie chwal dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak na razie w drogę. Rozpadało się. Psia pogoda dzisiaj. Wjeżdżamy sobie teraz na autostradę w kierunku Nijmegen. Słabo. I słabo się Mercedes zbiera. Ale ogień. Poszły konie po betonie. Leci, wycieraczki mocniej. Stryk. Jest malina. Jeszcze kilometr i Holandia. No i mamy granicę niemiecko-holenderską. Tutaj nic się nie dzieje. Puściutko, witamy w Holandii, więc kompletnie cisza, tak jakby się nigdy nic nie działo. No, a ile myśmy zrobili dzisiaj? Jak na razie 297 km, czyli prawie nic, co tam. Trzech klientów, niecałe 300, tutaj wykręcimy jeszcze 3 dyszki.
na bazę. Także nawet 400 nie pykniemy. Aż tutaj co się stało się? Wywaliło rurę. Ale jaja. Normalnie na asfalcie, aż asfalt sobie podniosło. Taka rzeczka sobie teraz płynie. Ależ mi dupą trochę zawiało, jak po tym przejechałem, nie powiem. Patrzcie, musiało na świeżo pierdzielnąć, bo dopiero się robi. Ładnie, ładnie. Łopa. Jeszcze mamy 500 metrów. No i dojeżdżamy, dojeżdżamy. I wychodzi na to, że to nie będzie firma, a nazwa wskazywała na firmę. Może to firma jednoosobowa. Wiecie co jest 5? ZZPR albo coś. Sobie na chatę zamówił. Jakiś karton. Teraz weź tu tak jedź i nie przychacz. Dobra. Tu przeszło, tu po krawężniku. Pyk. Tak, parkują. Przy samym skrzyżowaniu. Czyli tak, to będzie gdzieś tam. No i dokładnie, dokładnie. Nie ta klatka, ale kolejna. Miejsce docelowe znajduje się przejdzie, po prawej stronie. Musi przejść tu rowerek. I to będzie gdzieś tu, tak. Mamy numerek 361. I o taki nam właśnie chodziło. Przestawimy sobie puste paletki. Stryk. Dobijemy. Jest. Siedzi. I bierzemy to. Bierzemy kartonik. No i kartonik zrzucony na pierwsze piętro. Zaniesiony. Ostatni klient zrobiony. I udajemy się teraz powolutku w stronę bazy. Mamy 27 km do zrobienia. O! I to co dzwoni? Chudy dzwoni. Dobra, rozłączam się, zaraz się widzimy. Chudy, jesteś na linii? Skręć w lewo. Dobra, to czekaj, muszę nagrać tu kurwa kawałek dla widzów, jak wydupiło asfalt. Następnie skręć. Tak rura poszła. Proszę. No także Chudy był na linii, teraz się dopiero z nim rozłączyłem. Zostało 16 do bazy. Rurę wywaliło z wodą, podniosło cały asfalt, widzieliście. Ale słuchajcie, nie ma żadnej wiadomości w komputerze podkładowym. Nikt do mnie nie dzwoni. Czyli tuna już ma finish, czyli koniec roboty. Dojeżdżamy 15 km, zrzucamy puste palety. I ucieczka do domu. Ucieczka do domu, także co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska, yo!